Wszystkim, po 7 przeciek świątyni złych żywiołów. Dobra. Mugo zwróci w komentarzach na ciekawą uwagę, mianowicie co dają konkretne przywołańce. Czy możemy gdzieś tutaj zobaczyć to? Klasy, czarodzieje, umiejętności, przywołanie chowańca. Dobra, nie widzę tutaj kar. I czy kiedy, jakie są cooldowny? W każdym razie chciałbym Sheymasa odesłać, ponieważ kruk daje plus do wyceny. Może widzimy to w ogóle tutaj? Wycena. Plus 3. No właśnie, więc... To się nam za bardzo nie przyda na czarodzieju. Więc jeżeli będzie opcja, to spróbuję go odesłać i przywołać coś ciekawszego. Na przykład ropucha daje 3 punkty wytrzymałości, co dla czarodzieja to jest wcale nie tak źle. Dobra. Z tego co kojarzę, powinien być tutaj tylko ten jeden olbrzym. Ale na wszelki wypadek Lawo zrzuci niewidzialność na Mugoxa. I zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Podejrzewam, że te zasadzki nieumarłych mogą się aktywować niezależnie od tego, czy ktoś jest niewidzialny, czy nie. Ale na wszelki wypadek przebadajmy okolice na razie tak. Na pewno to jest dużo szybsze niż... Na pewno to jest dużo szybsze niż skradanie się. Dobra, okej, okay. To się nie aktywowało, kiedy niewidzialny Mugok stędny przechodził, więc mam nadzieję, że jednak to nie jest aż tak źle zrobione. Dobra. No to co, jedziemy ze szkieletami. Ta, 0 PW. Dobra. Mugox. Jeśli niewidzialność na tym poziomie nie trwa zbyt długo. Okej, ale wygląda na to, że nie ma już nic groźnego w pobliżu. Z paroma pozostałymi nieumarłymi sobie poradzimy bez problemu. Tylko tak, weź swój długi miecz. Dobra. Oczywiście. Oczywiście, 0 PW. Z boską wolą. Z boską wolą. Co? Zmniejszenie obrażeń. A, bo twój magiczny. Bo twój długi miecz nie jest magiczny, pewnie dlatego. Może jakby był magiczny, to byśmy mu za. Nie było zmniejszenia obrażeń. Dobra, nieważne. Dobre uniki, Mugox. Twoja elfia zwinność psa zadziałała. Dobra. Właśnie, zapomniałem. Krasnoludzi mają zmniejszone punkty ruchu. Co prawda, to jest krasnoludzki barbarzyńca, więc barbarzyńca podnosi liczbę punktów ruchu. Ale to tłumaczy, dlaczego on nie jest szybszy od innych postaci w naszej drużynie. Dobra. Dobra. Ty, Lawos, nic nie rób. Więcej się pojawiło. Szczęście Elmo też jest dobry. Dosyć dobry w unikach. Dobra. Ciekawe, jak dasz sobie radę swoją pracą. Pudło. Można się było tego spodziewać. Dobra, ty możesz za to biec. Tutaj. Dobra. Natychmiast. Ugo, mam nadzieję, że dasz sobie radę jakoś. 2 punkty obrażeń, tak. To zmniejszenie o 5 troszkę nas boli. Nawet jak całkiem nieźle wyrzucisz,
z 8 wyrzucisz 4, to tak. Dobra, czy mamy uderzenie dźwięku? Da się zrobić. Nie masz już czarów, wszystko zużyliśmy. Dobra, nieważne. Ładne pudła. Razem z winnością nie zadziałała. Szarże. Natychmiast. Ładnie. I rozpłatanie. Ekstra. Dobra, Elmo, czy możesz poruszyć się krok pięciostopowy? Nigdzie sensownie nie. Dobra, to to zaatakuj go po prostu. Dobra. No wy nic nie macie. Mógł go. Możesz spróbować zaszarżować. Szkieleta, ale twój krótki miecz może źle zadziałać. Dokładnie. Z boską wolą. Okej. Nie wiem, dlaczego wilczek się na nich nie rusza. Jak rozkażesz. Okej. Dobrze. Świetnie. Dobra. Tak lepiej. Dobra, czy ktoś ma jeszcze jakieś leczenie? Pewnie nie. Dobra, musimy się sobie bez tego poradzić. A nie spodziewam się zbyt dużych problemów. A jak nie możemy rzucić mu Goksowi jedno z naszych miksturek? Dobra. Kolwiek fajnie, że jest taka lokacja, w której można troszkę zdobyć doświadczenia. To byłoby jeszcze fajniej, gdyby było w niej coś więcej niż tylko trawa i parę kamieni. Dobra. Był wilczkiem. Natanek chyba był wilczkiem, więc. Dobry scouting. Musimy się wrócić w tamtą stronę, jeszcze tamtą część polany wyczyścić, tylko może ustawmy się sensownie. Nie chcę, żeby Light nagle został szarżowany przez szkieletów. Dobra, szukamy tutaj jeszcze jednego kamienia. Szkielet gnola. Okej, Natanek, może tym razem odpowiesz jakoś? Zastanawiam się, może ci dać po prostu... masz buławę. Czego tego nie zauważyłem? Nie wiem. Oczywiście. Dobra, szarża. Ruszam. Pudło Soul, z taką premią do ataku spudłować 2. Szkoda. Dobra. Podejdź tutaj. Dobrze. Już mógł następnie tuż rzucić czarne Sola, zwiększające siłę. I Łotrzyk dostał się w ogień. Czy możemy tobą zaszarżować? Możemy. Poszarżuj. Jeden PW. Dobra, ty mu go trzymaj się z dala od walki. W sumie może się nam przydać muzyka barda. Tak jest. Okej. Śmierć blisko, okej. Musimy uważać na tanka. Dobra. Lavos. Jak sobie życzysz? Śpienie nie działa na nieumarłych.
Możemy dać magiczną broń. To tylko na siebie możesz rzucić? Słabo. Dobra, podejdź tutaj. Zobaczymy. Dobra, buława. 0 PW. Szkielet gnole. Soul, bardzo potrzebowaliśmy tego trafienia. Ma 20 KP. Sporo w sumie. Dobra. Siła byka, Soula. Dobra. Dobra. Okej, ładnie, ale i tak może nam ubić go, jeżeli zaraz czegoś nie zrobimy. Mógł może rzucić się na tego zombiaka. Ładnie. Czy raca zadziała na gnola? Nie. Tak bym myślał. Dobra, fajnie, pudło. Natychmiast. No na to, że tylko swoją broń możesz zaklinać, to trochę przeszkadza. Dobra. Oczywiście. Soul, czy chcemy tobą szarżować? Może nie. Znaczy szał. Natychmiast. Wilczku, liczę na ciebie. Hej, Watchik oberwał. Dobra. Ten gnol jest naprawdę szczęśliwy. Natychmiast. Ładnie. Dobra. Lawos, ty już za dużo nie zrobisz. Właśnie, czy ty możesz przemieścić się tutaj? Oczywiście. Możesz. I teraz walnę się go. 6 PW. Super. Ekstra. Pół pikę. Troszkę obrywamy w walce. Dobra. Z tymi. Troszkę obrywamy w walce z tymi dziadami. Dobra. Użyj może ekwipunek. Lekkie rany. Nadwilczka. 2 PW. Liczyliśmy na coś więcej. Możesz mu wpoić tą miksturę? Możesz, okej. Okay. Super. Powinno mu wystarczyć na razie. Chyba, że zaatakuje nasz kolejny szkielet gnola. Możesz wziąć swój kostur i okładać go? Nie, to nic nie da. Dobrze. Wycofaj się po prostu. Dobra. Dobra. Ładnie. Oczywiście. Jak sobie życzysz. Dobrze. Czeroflankowany, łącznie plus 10, ale i tak go nie trafiamy. Szkoda. Natychmiast! Natychmiast! Dobra, podejdź tutaj. Tak jest. Jak sobie życzysz? Twoja włócznia pewnie niewiele da. Nie no, dalej się na wilka rzucił. Dziad jeden. Dobra, oczywiście. Dobrze. No dalej, dawajcie ludzie, no ile jeden gnol może... Dobrze. Ile żyć? Już cele z większą ilością KP powalaliśmy. Natychmiast. Raz na solo się rzucił, okej. Okay. W sumie lepiej. Dobra. Dobra, wilczek. Chcę zużywać nic większego na tobie.
Ale jeszcze coś tu nas może zaatakować. Właśnie, gdzieś mieliśmy to zidentyfikowane, co? A może nie? 2 PW. Zdecydowanie wychodzą z tej mogiły. Do usług. A ładnie. Dobrze. Ładnie. U, to jest kamień, którego szukamy. Dobra, ty i tak nie masz żadnej broni, to i tak nie możesz zaatakować. Okej, z jakiegoś powodu oni mogą używać broni puszy do zadawania ataków okazyjnych. Ciekawe. Dobra. A was, ty jesteś nieprzydatny. Z boską wolą. Mugox, zaatakujesz go od tyłu w następnej turze. Elmo tutaj. Dobra. Anti, możesz go zaszarżować? Oczywiście. Możesz, okej. Za 1 PW. Ten od razu szkielet z bronią przeładowaną staje. Ofensywna szarża. Oczywiście. Nie, tutaj mamy... Jesteśmy w walce, okej. Dobra, to nic. Walczcie, tylko zombiak jeden. Dobra. Tak jest. Jak sobie życzysz. Ładnie. Dobra, tu jest kamień, który nas interesuje. O, patrz, a ja dostaję tylko... Tak jest? Cicho, Elmo. Dobra, to jest chyba coś z tego, co nas interesuje. Zniszczony list do Trojana, zaraz to zobaczymy. Posążek, ciężki złoty łańcuch. Miedziany gwieździsty wisior, 10 bursztynów i zniszczony list do Trojana. Drogi Tyrjonie, przejmij ten miedziany gwieździsty wisior świętego Cadberta jako prezent z okazji awansu na głównego kapłana Wilip. Oby zawsze prowadził cię święty Cadbert, twój ojciec. Okej, to tego od nas chciał Tyrjon. Propos innych ciekawszych spraw, ile potrzebujemy do awansu? 10 tysięcy. A wy? 15 tysięcy, ta. A żadne awanse w najbliższym czasie się nie pojawią. Dobra. I pewnie jeszcze parę zombiaków znajdziemy. Tak, zdecydowanie gdybyśmy mieli kapłana, to by szybciej poszła ta lokacja. Ale co tam? Anti ma zmniejszenie cechy i zręczność. A, bo tak, bo chorobę miał. Jeszcze mu nie przywróciliśmy tego. Dobra, tak się zaraz wrócimy do Hamlet z powrotem. Dobra, tutaj raczej nic nie będzie. Przyjrzymy się jeszcze tutaj. No, to chyba tyle.
Dobra. Ciekawe, czy odpoczywanie tutaj to dobry pomysł. Powiedziałbym, że raczej zły. Ale nie dowiemy się, dopóki nie sprawdzimy. O! Nic sens nie zaatakowało, super. To znaczy, że tak, ty możesz... mniejsze przywrócenie zręczności na siebie rzucić. Ty możesz... Dobra, po kolei ludzie, którzy... ludzie i zwierzęta, którzy potrzebują leczenia. Dobrze. Najpierw ciebie. Dobra, czary lecznicze są na dotyk, więc nie mam pojęcia, dlaczego w pewnym momencie stwierdzili, że będą rzucać czary lecznicze na odległość. Dobrze. Jak sobie życzysz? Dobra, ładnie. No i... Tak jest. Jeszcze są. Dobra. Lakadon. Nie mam pojęcia, co to jest. Brzmi jak jakiś wampir. Dobra. To nie był wampir. Wampiry nie giną tak łatwo. Dobra. Dobrze. Dobra. Zobaczmy, czy tym razem się uda. Nie była najlepsza decyzja. Dobra. Szkielety już parę razy udały nam się w kość. Natychmiast. 3 PW, tak. Do usług. Jak rozkażesz? Dobra. Użyjmy trochę magicznych pocisków. Natychmiast. Ładne pudła, super. Zaśpiewajmy sobie. Dobrze. Mam nadzieję, że ta tura pójdzie oczywiście lepiej. Dobra. Dobrze. Dobra. Z boską wolą. Ruszam. Ładnie. Ładnie. Dobra. Może nie kuśmy losu dalej. Zabierajmy się stąd. I tak musimy wrócić do Homelet. Teraz zanim ruszymy, szybki zapis. Bo tak, bo mapa również lubi nas mordować. Zaxis. Kim jest Zaxis? Pytanie lepsze. Gdzie jest Zaxis? Dzień dobry. Wędrowny Bart. Witaj, podróżniku. Nazywam się Zaxis. Witaj, Zaxis, jestem Light. Miło cię poznać. Jestem wędrownym bardem. Przemierzam Flenes wszerz i wzdłuż. Czego szukasz, Zaxisie? Szukam siostry, która opuściła dom wiele lat temu i słuch po niej zaginął. Moi rodzice i ja boimy się, że spotkało ją coś złego. Jak ma na imię? Nazywa się Ima. Jest półelfką, podobnie jak ja. Z zawodu jest czarodziejką. Specjalizuje się w iluzji. Nie znam jej. Mam nadzieję, że uda ci się ją znaleźć. Dokąd się udajesz? Jeśli wolno spytać. Wydam okolice, Zaxisie. Mogę się do ciebie przyłączyć. Podobno w okolicy grasują bandyci. Razem będzie bezpieczniej. Mamy już barda w drużynie, więc nie, spadaj. Rozumiem. Od tej chwili będę przemierzał Aorth samotnie. Może się kiedyś jeszcze spotkamy. Oby nie! Dobra. To było ciekawe spotkanie. Może jego... Może gdybyśmy go przyłączyli, to mielibyśmy to za zadanie, ale... Wiecie co? Zadania są takie nudne w tej grze, że mało mnie to w sumie obchodzi. Tak. Może gdybym miał jakąś drużynę, która potrzebowałaby barda, to może bym się tym zajął, ale tak to...
jak rozkażesz. W sumie ciekawe, jakie on opłaty za sobą bierze. W sumie gdyby był darmowy, to w sumie nie byłaby zła opcja, ale... Ale za późno. Dobra, Light. Sierżonie, mamy coś twojego. W kościele świętego Cuthberta. W czym mogę ci pomóc? Na polu Hemridy leżał ten oto dziwny posążek. Możesz mi coś o nim powiedzieć? To posążek wyznawców demonów i złoczyńców. Pozbądź się go jak najszybciej. Tutaj nie ma on żadnej wartości. Ta figurka spoczywała na pola Hemridy. Skąd się tam wzięła? Musiał ją upuścić ktoś z naszych licznych ofiar. Tego pamiętnego dnia 10 lat temu, dnia bitwy na polach Hemridy. Nie trzeba jej było ruszać. A teraz zabierz ją z mych oczu. W czym mogę ci pomóc? Na polach Hemridy leżał sobie ten oto wisior. Wyryto na nim twoje imię, więc ci go przynoszę. Ogromnie ci dziękuję. Nie umiem wyrazić, jak wielką wartość przedstawia dla mnie ten przedmiot. Przyjmij wyrazy wdzięczności świętego Cuthberta w postaci zmniejszenia datków, jakie trzeba mu wnosić za usługi w tym kościele. Tak, można powiedzieć, że zatrzymam ją sobie. Ej, hej. Widzisz? To pamiątka od twojego ojca, który pewnie nie żyje. A? Fajna, co nie? Zatrzymam ją dla siebie. Na razie. Całe 30 punktów doświadczenia. To mniej więcej tyle za tego, co za tego zombiaka, który zaatakował nas, kiedy odpoczywaliśmy. Tak bezsensowne są questy w tej grze. Dobra. Wróćmy do Kowala. Mam nadzieję, że jest jeszcze, pracuje o tej godzinie. Dokonajmy wymiany. I tak. Czy coś z tego wymaga identyfikacji? Chyba nie. Dobra, możemy to sprzedać. Nie wiem, czy jest nam potrzebne, czy nie. Nic nie waży, więc zachowam na wszelki wypadek. Bursztyn. Okej. Okay. Ciężki złoty łańcuch też chyba tylko jest na sprzedaż. Dobra. Czy coś tu jeszcze od ciebie chcemy? Nie, twój. Ekwipunek jest chyba dosyć słaby. Momencik, ty miałeś strzały plus jeden, tak, masz je nadal. Czy potrzebujemy jakoś podzielić się lepiej strzałami? Droid mógłby wziąć trochę więcej pocisków. Au, właśnie, tutaj mamy przecież rzeczy do zidentyfikowania. Magiczny płaszcz elfów. Duża drewniana tarcza. Zielona kolczuga elfów. Dobra, moment. Płaszcz elfów daje ukrywanie się. Możemy to w sumie tobie dać. Mam zbyt ciężki ekwipunek. Wtedy będziesz kompletnie przeciążony z tym. Nie zasługujesz w sumie w takim razie na to. Dobra. Czy coś jeszcze chcemy? No, kuszę mamy na sprzedaż, jak widać. Czy ty potrzebujesz długiego miecza? Raczej nie. To chyba też na sprzedaż wzięliśmy. Zawiedacki kapelusz. A, nie wiem, skąd to właściwie masz. Bo jeszcze parę rzeczy, które nam się zamotały. Dobra. Z tą kolczugą ona daje KP plus 6. Zastanawiam się, czy na przykład Mugox, czy to mógłby nałożyć na siebie. Mógłby.
A ty mógłbyś nałożyć? O, mógłbyś. Zdecydowanie to będzie dla ciebie upgrade. Nie można używać tego przedmiotu. Okej. Okay. Bra, Mugox, pytanie, czy ty masz biegłość w średnich zbrojach? Używanie zbroi lekka, czyli co? Czyli to jest lekka zbroja? Możesz to nałożyć? Możesz. Nie jestem pewien, czy to na pewno liczy się jako lekka zbroja. A nawet gdyby, to ogranicza ci do plus 4 premię za zręczność. Więc czegoś takiego nie chcemy. Idealnie by było, gdybyś ty mógł to założyć. Ale nie możesz. Moje sakwy są zbyt ciężkie. Ty możesz to założyć? Moje sakwy są zbyt ciężkie. Możesz używać tylko lekką zbroję. To powinno być lekka zbroja. Okej. Okay. Na wszelki wypadek to dajmy jeszcze komuś. Gdybyś jednak nie mógł. Jeżeli to jest rzeczywiście lekka zbroja, a innej zbroi nie powinien być w stanie założyć, to nie powinien mieć żadnych kar do czarowania z jej racji. Dobra, mamy jeszcze dużo drewnianą tarczę KP plus 2. Fajnie wygląda, ale nie ma chyba żadnych lepszych statystyk niż to, co inne rzeczy, które mamy. Możemy to ewentualnie dać droidowi. Będzie chciał użyć półpiki, to ewentualnie będzie musiał zmienić trochę ekwipunek. Ale tak, to chyba lepsza opcja. Tak, generalnie puklerze, zgodnie z zasadami D&D, można wykorzystywać z dowolną bronią, bo one się tylko przyczepiają do ramienia i w żaden sposób nie trzeba ich trzymać. Więc można ich używać z bronią dwuręczną, z łukami, z kuszami, ze wszystkim. Jedyny problem to, jeżeli się używa to z bronią dwuręczną, to jeżeli chce się używać broni w drugiej ręce, to potem ma jakąś karę do ataku. Minus 1. To jest chyba kolejna zasada, które niekoniecznie w innych gier są przestrzegane. Żebrak Kawanu. Czy to ten, którego zmusiliśmy do spłaty ten długu wobec... Miedziaka, daj panie, miedziaka. Kawanu, co ty tutaj robisz? Tato, ja, te dupki od świętego Cuthberta szybko się mną zajęły. Przez nich straciłem pracę, a do diabła z tymi pazernymi idiotami. Mogę jakoś pomóc? Przydałoby mi się parę miciaków. Niczego nie dostaniesz, żebraku. Masz sztukę złota. Dzięki, stary. Przede mną długa droga, żegnaj. Tak. To jest akurat, niektóre rzeczy są... Ta gra miała ambicje. Te questy, które się tutaj dzieje, one są poplątane ze sobą i także rzeczywiście chcieli zrobić jakby taką żywą wioskę, którą rzeczywiście ma się wpływ na to, co się nie dzieje. I te questy są w różny sposób powiązane ze sobą i powinny być nawet jakieś efekty tego, co się dzieje. Więc widać trochę, że były chęcie w tej grze. Były chęci w tej grze. Dobra. Zamówmy pokoje. Co mogę dać? Miejsce możesz zająć. Dobra. Pocznijmy sobie do rana. I spadamy stąd. Natychmiast. Dobra, zejdźmy jeszcze do północnego. A może nawet nie. A, znowu tu wrócił. Drugiego miedziaka nie dostaniesz. Bo brat się do roboty, a nie. Może sobie po prostu dołączy do kościoła i będziesz żył jak szczęśliwy jelonek. Właśnie.
A propos jelonków, Mugo, możesz przywołać sobie tak. Możesz sobie przywołać. Z boską wolą. Pan Kun Kun. Potrzebujemy znowu ciebie, panie Kun Kunie. Natomiast Lavos. Dobra. Spróbujmy odesłać twojego Sheymasa i potem spróbujemy coś innego ci przysłać. Tylko tak, odesłanie chowańca może być niebezpieczne, możesz stracić doświadczenie. Oczywiście. Nie będziesz mógł przywołać następnego chowańca przez rok i jeden dzień. No to nie, chyba zostaniemy z Sheymasem już. Dobra, gdzie była ta pani, której zaloty walczyliśmy? Chyba nie tutaj. Tutaj? Miałem zaznaczyć ten domek na mapie, ale jednak tego nie zrobiłem. Ruszam. Witaj, Fruello. O, to ty. Czego chcesz? A niczego, Fruello, tylko tak tędy przechodzę. O, to ty. Czego chcesz? Chyba jej gadka się zmieniła. Natychmiast. Chyba wcześniej coś innego mówiła, nie jestem pewien. Dobra. Zaznaczmy ten domek na mapie, żeby później już tego nie zgubić. Będzie... O, serduszko. No i dobra, zobaczymy, czy rzeczywiście gadając z nią częściej coś się zmieni. Dobra, na razie to tyle. W ostatnim odcinku wybieramy się do Nulp. Tam też będzie trochę gadania. I z Nulp powinniśmy już dostać lokację Świątyni Złych Żywiołów, gdzie ostatecznie chcemy zrobić porządek. Dobra, to dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.